Amazon Echo Dot 5, czyli usprawniona wersja czwórki Echo Dot, którą miałem przyjemność testować jakiś czas temu. W tym momencie ta premiera tego sprzętu była w 2022 roku, ale to była końcówka. Nie wiem, czy pamiętacie mój pierwszy film z Amazon Echo Dot 4. Tam mówiłem więcej o tym wszystkim, co to w ogóle jest, jak to funkcjonuje i tym podobnie, więc jeżeli nie obejrzeliście tamtego materiału, to oczywiście zachęcam, żebyście nadrobili. Jeszcze wiele razy w tym filmie będę o tym mówił, bo to jest bardzo kluczowe, aby to zrobić, żebyście mieli szerszą perspektywę w ogóle na te głośniki od Amazona. Dajcie suba, dajcie lajka, to nie jest jakieś tam żebranie, przynajmniej w moim mniemaniu, bo tak naprawdę dzięki temu ten film i inne trafią do szerszej publiczności, kanał się rozpromuje, jeżeli chcecie mi w tym pomóc, to zachęcam do tego. Ale nawet nie wiecie, jak bardzo jestem zaskoczony, jeżeli chodzi o wersję czwartą, ale nie pod kątem tego, co potrafi, bo to jest druga rzecz, ale pod kątem tego, jak na moim kanale no po prostu była popularna, bo film o tamtej wersji zrobił na ten czas 54 tysiące i wygląda na to, że jest zainteresowanie, pomimo że te sprzęty nie mają języka polskiego i to się nie zmienia w tej kuli. To jest to samo, czyli mamy między innymi angielski, ale i tak to zainteresowanie jest, więc postanowiłem zrobić ten materiał. Ale na polskim Amazonie, moim zdaniem, te ceny są na ten moment troszkę kosmiczne, bo na czas tworzenia tego materiału, ten Echo Dot 5 kosztuje na polskim Amazonie 330 zł. I to nie jest ta wersja z tym ekranikiem, którą ja tutaj mam, ale wersja bez ekraniku. I szczerze mówiąc, na końcu jeszcze do tego wrócę, bo nie jestem pewny, czy jest wart aż tyle. Może ja wam powiem, jak u mnie było z tym sprzętem, bo tak naprawdę stwierdziłem, że go zamówię do testów i to była końcówka grudnia 2022 roku. Na niemieckim Amazonie zauważyłem, że jest ten asystent, ale był taki problem, że swoich sprzętów, a ten sprzęt jest Amazona, nie wysyłają do innych krajów. Na polskim Amazonie jeszcze nie było tego sprzętu, albo był, ale chyba drogi, już nie pamiętam. Ale wracając, była jakaś promka, bo ten sprzęt praktycznie dopiero miał premierę. Udało mi się go wyrwać za $40. To było 186 zł z ekranem, przypominam, z ekranem. No ale był problem z prowadzeniem i tak naprawdę jakiś tam pośrednik był w internecie, wykorzystałem taką stronę pewną. 40 zł około zapłaciłem za to, żeby później do mnie, do Polski to dotarło i tak naprawdę 220-230 zł i miałem ten sprzęt, który pewnie w Polsce no za 400 może kosztować, tak na moje, jeżeli chodzi o wersję z ekranem. Bo obecnie koszt na niemieckim Amazonie tego sprzętu właśnie z ekranem to jest 75 euro, czy jakieś 350 zł. Więc dużo. Od razu mówię, że zasilacz w zestawie był w wersji europejskiej jak coś. Opowiadania o kolorach sobie darujmy, bo sami widzicie, jak one się prezentują. Ważne jest to rozbicie na Alexę z ekranem i bez. To jest, myślę, że kluczowe. No i teraz mając porównanie do czwórki bez ekranu, oczywiście tamta też występowała z ekranem, była taka wersja, ale szczerze mówiąc nie kupiłbym już takiej bez ekranu. Ten ponoć w tej piątce jest ulepszony względem czwórki, gdzie ten ekran był. Jakieś tam nieznaczne różnice są, zaraz o nich oczywiście powiem. Bo ten, jak zobaczycie na przybitkach, jest taki ukropkowany, nie wiem jak to dokładnie ująć. I wydaje mi się, że z tych przynajmniej jakichś informacji z internetu, no jest troszkę większy jak na moje, ale nie wiem, czy to jest jakieś złudzenie. No ale co ważne, co bardzo istotne, do wersji 4, jeżeli go porównujemy z ekranem, to ma możliwość wyświetlania większą ilość informacji. Czyli na przykład mówimy do Alexy, aby nam wyświetliła pogodę, no to jest nam w stanie przewijać na tym ekranie tą pogodę, pokazując na przykład chmurkami, jakimiś tam ikonami, jak to wygląda tak naprawdę. Tak samo tekst piosenki przewija nam cały, tak naprawdę wiemy, jaka piosenka w danym momencie leci. No i wiele, wiele innych opcji. Oczywiście inne bariery typu minutnik, to wszystko się wyświetla na tamtej i tej wersji, ale z tego, co widziałem w internecie, no to to wygląda dużo lepiej na tym ekranie. Autoregulacja oczywiście jest, możemy też regulować na przykład mówiąc po prostu do Alexa, aby to zrobiła, albo zrobić to w apce, taka możliwość oczywiście jest. Jeżeli macie Alexa, no to tak naprawdę nic się z góry nie zmieniło, są te same przyciski, co na wcześniejszej wersji. No fajnym i też było to oczywiście w czwórce. Rozwiązaniem jest to, że możemy wyłączyć jednym kliknięciem ten mikrofon. Jeżeli na przykład obawiacie się o swoją prywatność, to można go wyłączyć. Gdzieś tam Amazon mówi, informuje o tym, że to w jakiś sposób odłącza faktycznie ten mikrofon i nie ma opcji, żeby on w danym momencie na przykład słuchał, no ale i tak słucha wtedy, gdy te kolorki się zmieniają na niebieski. Ale tył, no właśnie, tutaj troszkę mamy minus moim zdaniem, bo we wcześniejszej wersji było wyjście liniowe 3,5 mm,
tutaj takiego niestety nie doświadczycie. Oprócz nowego ekraniku jest jeszcze ważna zmiana względem poprzednika. Większy głośnik. Większy, bo tu jest 1,73 kontra 1,6 we wcześniejszej wersji. Co za tym idzie, Amazon informuje, że jest tutaj ulepszony, tak w cudzysłowie, dźwięk. Głębszy bas, bla bla bla, moje nagrania zresztą wam pokażą, jak to w rzeczywistości wygląda. Znaczy się, jakiś margines błędu tutaj na pewno będzie, bo wiecie, przetwarzanie tego dźwięku rejestratorem, przetwarzanie na YouTubie, to wszystko nie odda wam rzeczywistości, tak jakbyście tutaj byli ze mną i słuchali jednej i drugiej strony, jeżeli chodzi o te głośniki, ale posłuchajcie, może wyciągniecie swoje własne wnioski. Co jeszcze tutaj mamy? Ano czujnik temperatury. Czujnik, który może nam powiedzieć, jaka temperatura w danym momencie jest w naszym mieszkaniu. Co zatem idzie, w kilka takich rutyn możemy tutaj wymyślić i je zastosować w tym asystencie. Przykład prosty bardzo. Jeżeli chodzi o jakiś sprzęt smart, gdybyśmy mieli jakiś wiatrak smart albo ogrzewanie smart i na przykład ustawiamy rutynę, jeżeli ta temperatura spadnie do 17 stopni, włącza się ogrzewanie. Jeżeli na przykład będzie 24, włącza się wiatrak i wiele, wiele więcej. Tutaj ogranicza was tylko chyba wasza kreatywność tak naprawdę i ilość smart sprzętów. Z innych ciekawych opcji w tym sprzęcie jest ultradźwiękowa detekcja ruchu. Tak to się chyba przekłada na język polski z angielskiego tak naprawdę. Więc jeżeli chodzi o tą opcję. Włączamy na przykład, powiem na przykładzie jakiś rutyn, to będzie chyba najbardziej takie wytłumaczalne, że tak to ujmę. Rutyny to nic innego jak akcje, które nam ma wykonać Alexa, gdy na przykład zadzieje się coś i właśnie to coś to jest czujnik, na przykład detekcja ludzi. Jeżeli wykryje na przykład, że ktoś jest w mieszkaniu, to nam na przykład włączy światło. Jeżeli nie wykryje tych ludzi w pomieszczeniu, to nam wyłączy to światło. To jest taki bardzo prosty przykład. Oczywiście są też opcje, którymi możemy się w zakresie tego wykrywania pobawić, czyli możemy na przykład ustawić czułość albo na przykład odległość, więc tutaj też zależy od tego, jak tutaj chcecie się tym bawić. To sprawdziłem i działa, ale te detekcje nie tylko tyczą się tego, że wykryje nam obecność samych ludzi, bo może nam wykryć różne akcje, które ludzie czy zwierzęta wykonują. Mam na myśli na przykład płacz dziecka, mam na myśli na przykład chrapanie, kaszel, może jakiś deszcz, czyli nie wiem, wodę bardziej bym tutaj mówił, szczekanie psa, więc tutaj kilka takich akcji może być. I zostaniemy przy tej akcji wykrycia szczekania psa. Nie ma nas w domu, nie wiem, wyszliśmy do sklepu i tutaj ustawiamy sobie wcześniej rutynę. Gdy Alexa wykryje, że pies szczeka, niech nam włączy pierwsze głośność na 3, żeby tutaj piesek nas usłyszał, czy usłyszał tą akcję. Niech przywita się na przykład z psem, a później niech włączy mu jakąś relaksującą muzykę. Być może pies tutaj jakąś taką ma, tak strzelam. I coś takiego możemy konfigurować na dowolne sposoby. Możemy na przykład zrobić opóźnienie, więc nie od razu, gdy Alexa wykryje szczekanie, nam tą akcję zapoczątkuje, ale na przykład po 2-3 minutach też coś takiego można zrobić. Tutaj, tak jak i wcześniej, ograniczę was ilość smart sprzętów i tak naprawdę wasza kreatywność, bo możecie się tym bawić na różne sposoby. To może być coś innego. Ja tylko podałem taki krótki przykład. Nawet sama Alexa, sama aplikacja podstawia wam kilka takich możliwości, rutyn, które można wykorzystać pod dane akcje detekcji
ruchu. Alexa potrafi sporo. Nie ukrywam, że nam głównie służy do odtwarzania muzyki czy różnych akcji, bo podłączyliśmy do niej kilka smart sprzętów. Jednak ten model dysponuje również gestami, ale nie można ich niestety personalizować. Przytoczę kilka przykładów. Na przykład chcecie zastopować muzykę? Tapnijcie w Alexę. Chcecie ją znowu puścić? Tapnijcie. Dzwoni budzik? Chcecie załączyć drzemkę? Tapnijcie. I tak dalej, i tak dalej. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym poruszyć w aspekcie nowości, to rozszerzenie sygnału Wi-Fi. Dzięki obsłudze sieci Eero, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, jeżeli korzystacie z takiego urządzenia, to Alexa może przydać się przy rozszerzeniu tej łączności. Max tutaj prędkość niestety to 100 megabitów na sekundę. No i nie będę mówił, jakie tutaj ma możliwości pod kątem różnych rutyn, skilli i tym podobnie, bo tak naprawdę mówiłem to wszystko w pierwszym filmie, także jeżeli czujecie niedosyt, to koniecznie sięgnijcie po tamten materiał, bo pokazywałem na przykładach, jak można wykorzystać możliwości tego małego asystenta, a tak się składa, że raczej to się nie zmienia, czyli dochodzą nowe możliwości, ale zasada działania jest taka sama. No i jak widzicie, mam dwie Alexy, a to powoduje, że możemy zrobić z tego zestaw stereo. Fakt, tutaj mogę powiedzieć, że słuchanie w taki sposób muzyki jest bardziej przyjemne. No i też trzeba powiedzieć, że nie jest to głośnik 360, więc jeżeli jesteście gdzieś obok, to nie będziecie tak jakościowo tej muzyki odbierać, gdybyście byli na wprost tej Alexy, czy Alex. No i czy ta wersja była potrzebna? Raczej chyba wiecie, co powiem, że kompletnie nie. Fajne to jest, że no ten ekran jest bardziej funkcjonalny, ale to są takie kosmetyczne zmiany. Ale nie będę się czepiał tylko i wyłącznie Amazona, bo tak naprawdę w świecie zegarków, w świecie telefonów nie ma rewolucji, jest zawsze ta ewolucja i tak samo tutaj. Czy nas to drażni, czy nie, i tak te sprzęty będą w taki sposób wychodzić, lekkie modyfikacje będą. Czy ja bym kupił ten sprzęt za taką pełną cenę, nie wiem, 350 zł, 400 zł? I tutaj serio nie. Jeżeli ten sprzęt będzie kosztował 200, 250, no to możecie się zastanowić nad zakupem. No oczywiście w jakichś promkach pewnie takie ceny będą, ale poza promkami dać 400 zł za to, nie powiedziałbym, że to jest mistrz, nie wiem, jakości muzyki, przynajmniej jeżeli chodzi o jedną Alexę, dwie już, tak jak mówiłem, robią robotę, no ale pewnie lepiej wtedy pokierować się w tą większą, bo tamta ponoć jest dużo lepsza pod kątem muzycznym. Kolejny temat, który się toczył pod tamtym filmem, dyskusje o prywatności. Jeżeli chcecie, możecie usunąć te wszystkie swoje nagrania, powiedzieć to Alexie, czy wejść w aplikację i usunąć je. Możecie wyłączyć mikrofon, aby was nie nasłuchiwała, a jeżeli to jest za mało, nie ufacie Amazonowi, a on sam informuje, że nie sprzedaje tych danych, no to pozostaje po prostu nie używać tych sprzętów i tyle, bo nic więcej tutaj nie poczynimy. Jeżeli macie jakieś pytania o Alexę czwartą, czy też piątą, to śmiało pytajcie, ja będę starał się odpowiadać i koniecznie zajrzyjcie do poprzedniego materiału, bo tam więcej o tej Alexie czwórce mówiłem, więcej pokazywałem. Film się w jakiś sposób tam nie dezaktualizował, więc można śmiało oglądać. Ja wam serdecznie dziękuję, a tymczasem trzymajcie się.